Siemaneczko, witam was na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Tina, która jak widać jest dzisiaj w raju. Dzisiaj będziemy testować różne smaki z różnych firm. Przepraszam, Tina będzie testować, bo oczywiście to jest karma dla psa, czy smaki dla psa. I chcę wam na początku powiedzieć, że oczywiście nie faworyzuję żadnej firmy, tylko dzisiaj będziemy wybierać idealny smak dla Tinusi. No więc Tina, od których smaczków zaczniemy? Widać, Tina jest już w siódmym niebie. W siódmym niebie jest i oczywiście każdą firmę pokażę wam też na relacji na Instagramie. Więc oczywiście wpadajcie, tutaj jest moja nazwa. Oczywiście też zasubskrybujcie mój kanał i polajkujcie. Dobra Tina, od której zaczynamy? Od której? Może od tej. To jest bud. Tak? Zacznijmy buta i to są testerki z dorsza. Zobaczcie. Tinusia już chyba chce dostać. No dobra, to my otwieramy Tinka. O, tak. I jest oczywiście pięknie zapakowane. O. I one wyglądają tak. Tina, zostań. Zobaczcie. Wyglądają tak. I właśnie nawet Tina spróbuj, czy dorsz ci smakuje. Będzie smakował, czy nie będzie smakował? Zobaczcie. Oczywiście, Bud też ma swojego Instagrama, więc zapraszam was na ich Instagrama. Dobra, Tina, smakowało ci? Smakuje ci Bud? Czyli fajnie, tak? Fajnie. A teraz spróbuję kolejny smak. Może z dziczyzny. Dziczyzny, Tina. Tina chyba chce tutaj. Tak, zobaczymy jak będzie nie smakowało. Teraz otwieram, że chcę. I to są mniejsze smaczki, zobaczcie. Mniejsze takie smaczki. I na siad. Ona już wie, że musi podać łapę. I smakuje ci miu? Smakuje ci miu? Tak, smakowało. Damy jej jeszcze jednego. Czyli Bud jej smakuje. Jak już wspominałam, Bud ma swojego Instagrama. Dobra. Teraz może spróbujemy kolejną firmę. I kolejna firma to jest Kolk. Kolejna firma to jest Kolk. Tina! Ja ci dam tak spokojnie mi chcieć. I właśnie to tak jest zapakowane. I dobra, tak. Spróbujemy to. To tak pięknie się otwiera. Można też zamknąć. Dobra, Tina. Łapa. Dobry piesek, dobra. Masz. Smakuje ci ten smak? I to jest smak z jelenia. Smakuje ci jelonek? Smakuje ci piękny jelonek. I czy to ten sam smak? Z burakiem i dodatkiem żurawiny to było, a ten był też? Tak, to też był to, czyli to ten sam smak. Tinusia, idziemy do kolejnych smaków. Dobra, teraz jaką firmę? Teraz jaką firmę próbujemy, Misiek? Co, już poczułaś inny? Ona tu ma tyle zapachów, że jest taka rozkojarzona, że nie, te wszystkie zapachy normalnie się połączyły i ona już nie wie, który zapach czuje. No dobra. Teraz z firmy Pupil spróbujemy smaczki. I to jest tak. Bogata w wołowinę. Dobra, Tina, spróbujemy teraz z Pupila. Pierwszy raz też spróbujesz z Pupila, prawda? O. Zobaczymy, czy nie będzie to smakować. No pewka. I jak, Tinka? Musisz aż wstać, żeby to zjeść, prawda? Oczywiście. Pupil swojego Instagrama, więc zapraszam was na ich Instagrama. Kolejne smaki z Pupila i teraz będzie bogata w kaczkę ze ziemniakiem i jabłkiem. Dobra. Tinusia, jadłaś kiedyś coś takiego? Lubisz jabłko? Zobacz. To takie małe, nie? Ale smakują jej. O, masz.
masz? Smakują ci? No dobra, spróbujemy może kolej. A, to jest ten sam smak. I teraz ostatni smak z Pupila. I to jest, widzę, że dla juniorów, ale Tina też jest takim dorosłym szczeniakiem, więc co za różnica, ona i tak zje. I to jest... I to jest indyka. Tina, lubisz indyka? Proszę, Tina. I co, misiu, będzie jeszcze dzisiaj kolacja? Chyba już się zajadła. I to był właśnie z Pupilem z indyka. O Jezu. Dobra, damy Tinie jeszcze jedno. Widać, że jej smakuje. Nie chcę oczywiście dać dużo, bo się naje i nie będzie chciała już kolejnych. I powiem wam jedną rzecz. Jak ona wybierze wszystkie smaki, to co ja zrobię? Który wybierzemy smak? No dobra, chyba to były wszystkie z Pupila. I jej bardzo smakowały. I teraz może przejdziemy do Brita! Tak, Britusiu. Dobra, ogólnie Tina jest fanem jedzenia. Więc no, dla fanów jedzenia, waszych czworonogów, polecamy. Prawda, Tina? To jest Brita teraz. Oczywiście Brit ma swojego Instagrama, więc zapraszam na ich Instagrama. Dobra, Tina, próbujemy z Brita. Smakuje ci, misiek? Zobacz jeszcze kolejny. Smaczne, prawda? I teraz możemy to zamknąć oczywiście. Dobra. Teraz bierzemy kolejną firmę. A, i chcę jeszcze wam powiedzieć, że z Brita razem z Tinusią dostałyśmy zabawkę! To jest akurat letnia kolekcja, ale przecież w zimę też można i w jesień bawić się takim ringiem. Próbujemy teraz kolejne. I kolejne to może weźmiemy z firmy Farmina. Z firmy Farmina. Dobra. Oczywiście jak jakaś karma tu się wam spodobała, możecie oczywiście zakupić wpaść na ich stronę. Tina, ty chcesz to otworzyć? Mam to otworzyć, czy zabierasz mi rękę do otwierania? Tina! O Jezu! Teraz musimy to... No to muszę iść. O, nie, dawaj, radę bez nożyczek się obejdzie. Czego bym pożyczyła od Tiny zęby? Tina, siadł! Siadł! Dobry pies. I to powiem wam, że to jest z łososiem i z pomarańczą. Nawet pachnie pomarańczą. Tina nigdy chyba nie jadła nawet pomarańczy, prawda, Tina? Zobaczymy, jak smakuje jej pomarańcza. Jak widać, ona jest prędka do wszystkich smaków. Smakuje ci? Chcesz jeszcze jednego, misiek? Wszystko będzie otwarte. I co, Tina, będzie wszystko zjeść? Ja wam powiem, że po tym odcinku Tina będzie gruba. Tak, Dinoś? Dobra. I tu jest jeszcze taki smak jak kokos. Otwieramy? Możemy otworzyć. Siadł. Siadł. No dobry piesek. Tina, mam to otworzyć, czy mi zabierzesz rękę? No Tinka. Siadł. I to jest z kokosem, łososiem. I tu są takie malutkie. Kokos ci smakował? Może jeszcze z dwa weźmiemy. O, ale są takie drobniutkie. I nie, proszę, nie oglądajcie tego z psem, ponieważ waszemu piesku zrobi się ochota na psota. Dobra, czyli ta firma też ci smakowała. Zobaczymy, czy też potem mają Instagrama. Teraz może zobaczymy firmę Wataha. Słyszałam, że firma Wataha i to jest bez dodatku zbóż i glutenu, aby korzystnie wpływać na zwierzęta z intolerancją bądź wrażliwością na ziarna. Myślę, że oni też mają Instagrama. Oczywiście wszystko potem zobaczycie też na Instagramie i wszystkie produkty w zbliżeniu. No tak, otwieramy.
I to jest... Jest tu jakaś ten... To chyba tutaj nie ma żadnego smaku. Ty na kolana mi wejdziesz? Siad! Misiek, siad! Popnij się. Finka! Nie mogę za bardzo tego otworzyć. O, tutaj. I tego więcej. Masz. Moja ręka! Przeżyję się. Smakuje ci? Smakuje ci watacha? Masz jeszcze raz? No, powiem wam, że szybko to zjadła. Będziesz miała Tina wielką wyżerkę. Może teraz, oczywiście zapraszam was też na ich Instagrama. Tutaj wszędzie będą wam, jak już mówiłam, wyświetlały się nazwy. Teraz może przechodźmy do kolejnej firmy. W sumie z Bulta to mamy jeszcze takie kości wielkie. Ale to może kość damy jej pod koniec, żeby potem sobie spokojnie zjadła. Mamy takie przekąski, takie kości, przekąski, różne pazurki. Tina, co ty robisz? Misiek, wracamy na krzesło. I jeszcze z Bulta mamy takie przekąski. Damy jej. I zobaczcie, to wygląda tak. To jest taka skorupka. I jaki to jest smak? Tu chyba smaku nie ma. I to jest oryginalne. Maścinka. Będziecie smakować z Bulta? O, wiatr. I chyba będzie jej smakować. Jest jeszcze tutaj z jakiejś innej firmy jakaś kość. Myślę, że teraz Tinie nie będziemy dawać kości, bo ona oczywiście będzie tu długo jadła. I to jest firma Eukoria. Tu. Tu. Ty masz swoje siedzenie, ja mam swoje. Tak mi się, dobra, nagrywamy. Dobra. I jeszcze została nam ostatnia. To jest Daily Food Natura Diet. I to Tina zaraz właśnie przetestuje. Oni też mają swojego Instagrama, więc oczywiście zapraszam was na Instagrama i... Jak to się otwiera? Zobacz. O, tu chyba. Co, będę musiała to odgryzać, Tina? Chcesz odkryć tak, Tina? Ty chcesz otworzyć? Tinka. Otwieraj. Jak tak bardzo chcesz, otwieraj. I teraz, jak ja spróbuję to otworzyć, no to zobaczymy, czy Tina zgania, w której mamy to ręce. Więc to tak nie będzie tak łatwo pod koniec. Tina, no! Tina! Idę. Ej, nie to imię. Ja muszę iść teraz po... Nie obcięłam, dałam radę. Tina już to jest oczywiście z warzywami, z marchewką, widzę tu kurczaka, jakiegoś jabłko, brokułę. Ale Tina to wszystko posmakuje. Okej, okay, próbujemy, to wygląda tak. Jeszcze jedno damy. A, w sumie w której ręce miała zgadnąć. Dobra, Tina, słuchajcie. Obstawiajcie teraz w komentarzach, czy Tina zgadnie. Tinka! Ja jej chowam. Ona się nie zna tam na języku. Chowam jej prawej ręce. Tina, chodź tu. Tina! Po stół mi wejdź. To jest klasyk u niej. Chodź! Siad! 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 Co? Siad, siad, siad! Tina! Tina, nie wchodź na stół! Chodź tu, chodź masz. O, może teraz w lewej. Tina, siad! Ona patrzy się teraz na prawą. Ale zobacz. W której będzie? Czy na pewno w tej? Tyn, tyn, tyn! Ale i tak ci dam. Dobra, kochani. I test smaków chyba to już jest koniec. Tina dzisiaj miała bardzo dużą kolację i deserek. Tina, czy ty dzisiaj zjesz kolację? Chyba się najadła. Ale jeszcze oczywiście dam jej kolację. I chyba... No chcę jeszcze. To by było na tyle. Kochani, ale może na koniec damy jej coś z tej wielkiej torby z
bulta i może na razie coś małego? O, taką nóżkę. Nie, ja nie mogę na to patrzeć, jestem wegetarianką. Masz, jedz to i to jest bulta. I zobaczymy, czy będzie jej smakować. Zobaczcie. Smakuje ci, Tina, bult? Który smak jest najlepszy, co? To jest dobre, prawda? Ale spokojnie sobie zjedz, mój lisku mały. Już zjadła i chyba jej smakowało. W sumie na pewno jej smakowało. Postawię to teraz to i idziemy jeszcze się pożegnać z wami. Jeśli podobał się oczywiście filmik, zostawcie łapkę w górę. Tak, Tina, da łapę. Dasz łapę? Czekajcie. Siad. Zostawcie łapkę w górę, o właśnie taką łapkę w górę. Subskrypcję, żeby nie pominąć oczywiście żadnych nowych filmów z Tinusią i innymi zwierzęczkami. Oczywiście wpadnijcie na Instagrama każdej firmy, bo może waszemu pieskowi lub kotkowi, bo oczywiście z niektórych firm są też rzeczy dla kotków, i może wasz piesek któryś firma mu posmakuje. Ja nie wiem, który dzisiaj Tina smak wybrała, ponieważ wszystkie jej smakowały, ale oczywiście wpadajcie na Instagrama tych wszystkich firm, no bo ja co mogę powiedzieć, Tina poleca, ja polecam, i to jest nasza, no, nasza recenzja, Tinie smakowało, moja mała testerka, ona jeszcze coś czuje, jakieś smakołyki. Ale my się z wami żegnamy i zapraszam was na mojego Instagrama Ala Podłoga Show Podłoga i ty, tak Tina? Dostaniesz jeszcze mordko, widzisz, ty tu masz zapasy na, ja nie wiem na ile, 3 dni? Jak będziesz w takim tempie, to jadła. Dobra, pa, pa!